Drodzy, tak jak tutaj jesteśmy i tak jak tutaj nas nie ma, za każdego została dana taka sama cena. Każdy z nas został wykupiony za tą samą cenę krwi Jezusa Chrystusa. To świadczy o tym, że Bóg traktuje nas poważnie, że traktuje nas jednakowo, nie uczynił żadnej różnicy między nami. Oczywiście, że mamy różne powołania, mamy różne obdarowania, ale w oczach Boga jesteśmy tak samo ważni, tak samo wartościowi. I od jakiegoś czasu też, kiedy czytam Boże Słowo i kiedy moja uwaga skierowana jest na tą kwestię darów Ducha Świętego, mówimy o charyzmatach. Pamiętacie, mówimy o rzeczach duchowych. Kiedy apostoł Paweł pisze w 12 rozdziale wierszu 31 i 14 rozdziale wierszu 1, co do darów duchowych, nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy, to używa tam słowa greckiego pneumatikon, rzeczy duchowych. Ale już później w czwartym wierszu 12 rozdziału mówi, różne są charyzmaty. Czyli dary łaski. W liście do Rzymian w dwunastym rozdziale, w wierszu bodajże piątym, mówi, różne są charyzmaty. I tak zastanawiamy się, ile tych darów łaski i tych charyzmatów jest. I one są różnie klasyfikowane. Ale to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to jest to, że Bóg wzywa swój Kościół, wzywa nas, abyśmy usilnie zabiegali o dary łaski, o charyzmaty, żebyśmy starali się, tam jest takie greckie słowo użyte, zazdrośnie zabiegajcie w tym znaczeniu pozytywnym, miejcie takie usilne pragnienia, aby dary Ducha Świętego mogły objawiać się w waszym życiu, w waszym kościele, w waszym zborze. Brad Mirek czytał słowo, które mnie bardzo poruszyło. Nie ma lepszej metody ewangelizacji, jak chodzenie, pójście do ludzi, którzy są w miastach i wioskach i po prostu dawanie im świadectwa, mówienie o tym, co Chrystus dla nas uczynił. Prawda? Jezus obchodził miasta i wioski. I zwiastował i głosił Królestwo Boże, uzdrawiając chorych, wypędzając demony. I w ten sposób ludzie mieli tą świadomość, że słowo, które wypowiada Jezus, słowa Ewangelii, one są poparte mocą żywego Boga, który działa, który działa. Dlatego kiedy Paweł zaczyna wyjaśniać Zborowi w Koryncie, ja nie chcę, żebyście byli nieświadomi, czy nie, nie mieli wiadomości, nie douczeni co do rzeczy duchowych, mówi, przedtem was prowadzono do niemych bóstw, ale teraz jesteśmy przed obliczem żywego Boga. Tamte bóstwa były nieme, nie mówiły nic, ale kiedy jestem w zgromadzeniu takim jak to, jestem przekonany, mam tą pewność, mam to zapewnienie od Boga, że Duch Boży będzie przemawiał, że Bóg będzie przemawiał do Twojego, do mojego serca, do naszego życia. Tak mówi nam Boże Słowo. Tak to właśnie będzie. A więc kiedy się zgromadzamy razem, apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, kiedy się zgromadzacie razem, to miejcie to oczekiwanie. Miejcie to, to, to w swoim sercu, że Duch Boży chce w zgromadzeniu Bożym się przejawiać. I to jest ważne też dla nas, drodzy, tak jak proroctwo nie przychodzi z woli człowieka, więc nie jest tak, że dzisiaj przychodzę i mówię, będę prorokował, ale bardziej chodzi o to, Panie, jeśli Ty chcesz mnie użyć w tym względzie, o to jestem otwarty, gotowy na Twoje działanie. Bo tu Paweł pisze tak, w każdym różnie przejawia się duch święty ku wspólnemu pożytkowi. Robią ogromny błąd i robią wielką krzywdę kościołowi ci, którzy próbują przeciwstawić miłość darom łaski. Dwunasty rozdział mówi o darach, trzynasty rozdział mówi o tej drodze doskonalszej, jaką jest miłość, i czternasty rozdział dalej mówi o darach. I tak jak w 12, tak w 14 po miłości, apostoł Paweł wzywa Kościół: Usilnie starajcie się o dary, bo miłość spaja dary. Miłość jest taką autostradą dla darów Ducha Świętego. Miłość sprawia, że właśnie to miłość sprawia, że zabiegam o dary, bo mam na celu nie wywyższyć siebie. Ale mam na celu, aby moi bracia, moje siostry, Kościół był pobłogosławiony darem łaski, który Bóg, Duch Święty, chce przejawić przeze mnie, przez Ciebie. A więc tu nie wolno tego przeciwstawiać, ale musimy to połączyć. Dary działają na bazie miłości. Miłość objawia się poprzez dary łaski, dary Ducha Świętego. Kiedy czytamy to, te wspaniałe dziewięć... Przejawów darów, o których mówi tutaj Paweł: jeden otrzymuje przez Ducha Mowę Mądrości, drugi przez tego samego Ducha Mowę Wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dary uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania czy też wyjaśniania języków. Wszystko to. Zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A więc, kiedy jestem otwarty na dary ducha, kiedy jest, moje serce jest wolne w tym kierunku, oto panie, ty możesz mnie użyć duch święty, ty możesz mnie użyć to dajemy drogę dla ducha świętego, przestrzeń dla ducha świętego. Aby mógł nas używać tak, jak chce. Mówiliśmy o miłości i o jedności poprzednim razem, jak to jest istotne i ważne. Mówiliśmy o tej wrażliwości na działanie Ducha Świętego. Oto, jeśli Kościół nie jest jednego serca, jeśli ludzi, w Kościele nie ma przejawów miłości, to też zasmucamy Ducha Świętego. I nie możemy oczekiwać, że Duch Święty będzie działał przez kogoś, którego serce jest pogrążone w negatywnych rzeczach, w jakichś żalach, urazach, pretensjach, bo gdybyś w takim stanie otworzył swoje usta i chciał coś mówić w autorytecie Pana, przekazywać coś w autorytecie Pana, to bardziej w takiej sytuacji, w takim sercem, Bardziej wylejesz swój żal, swoje pretensje, niż to, co jest z ducha Bożego. I Bóg nas przed tym przestrzega i chce, żebyśmy sprawdzili swoje serce, sprawdzili swoje życie, aby Duch Święty miał tą przestrzeń do działania w naszym życiu i przez nasze życie. Wiecie, to, to jest coś niesamowitego, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, kiedy uwielbiamy Pana. A uwielbienie i modlitwa i chwała jest czymś takim, co przyciąga obecność Ducha Świętego, daje mu możliwość działania, kiedy nagle dzieje się coś jeszcze, coś ekstra. Nie zawsze kaznodzieja, chociaż Słowo Boże tu jest fundamentalne i wszelki przejaw Ducha, wszelka manifestacja Ducha Świętego w darach. Zawsze będzie w zgodzie z prawdą Bożego Słowa. Słowo Boże jest takim testerem, takim, takim papierkiem lakmusowym, aby sprawdzić, czy coś jest z Ducha Świętego, czy coś nie jest z Ducha Świętego. A więc mówiliśmy, dlatego też nauczałem, nauczaliśmy, mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest, aby każdy z nas przyłożył serce i uwagę, aby budować kościół Jezusa Chrystusa. Powiedziałem, poświęciliśmy temu 14 tygodni, aby mówić, jak bardzo ważne jest jedność, jak bardzo ważne jest to, że ulegamy, jesteśmy podporządkowani jedni drugim, jak bardzo ważne jest, że znosimy jedni drugich, że staramy się być Uprzejmymi, jeden wobec drugiego, serdecznymi, jeden wobec drugiego. Tego czasami musimy się uczyć, dlatego że nie zawsze to wynosimy z domu, nie zawsze to jest naszym doświadczeniem na co dzień. Ale kiedy stałeś się Bożym Dzieckiem, kiedy jesteś zrodzony z Ducha Bożego, oto Bóg daje nam możliwości, aby nasze życie doznawało tej właściwej przemiany na ten obraz Jezusa Chrystusa. Ta łagodność, ta cichość, ta pokora, aby była naszym udziałem. Otwartość, drodzy. Jak niezwykle ważnym jest, jeśli chcemy pozwolić Duchowi Świętemu działać, żeby do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, była otwartość w naszych sercach. Duch Święty uczynił nas swoimi naczyniami. To jest wspaniale wiedzieć, że, tak mówi list do Koryntian 2, 4, 7, że mamy skarb w naczyniach glinianych. Ty i ja jesteśmy w oczach Boga glinianym naczyniem, kruchym naczyniem. I ta wspaniałość, która jest w nas, ten skarb, Chrystus w nas, to Boże dzieło w nas, to działanie Ducha Świętego w nas, które jest tym skarbem, ono tym jaśniej świeci w tym naczyniu glinianym, którym Ty i ja jestem. I wszyscy mają świadomość, ta chwała to nie jest chwała tego glinianego naczynia, ale tego skarbu, który w nas jest. I wszelka chwała należy się i uznanie temu, który jest tym skarbem, który jest w Twoje i moje życie włożone. A więc jesteś odkupiony. Jesteśmy zbawieni i Bóg wkłada w nas swój skarb, życie wieczne. Wkłada i sprawia, że on zamieszkuje w nas i jak słowo Boże nam mówi, ubogosławił nas wszelkim duchowym Błogosławieństwem nieba. I tam jest użyte to słowo pneumatikon. Ubogosławił nas wszelkimi duchowymi rzeczami dla swojej chwały. Aby ludzie patrząc na nas, nie powiedzieli, o jaki wspaniały brat! Znaczy, no mogą tak powiedzieć, ale aby powiedzieli, jak wspaniale Bóg działa i Jemu należy się chwała, że on użył tego człowieka. Ale wszelka chwała, wszelka moc jest od Boga. Otwartość, otwartość na Boga, na dar Ducha Świętego, na Chrzest w Duchu Świętym, na dary Ducha Świętego jest wyrazem zaufania do Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawda? Bo jeżeli ja ufam Bogu, a On mówi o darach, On mówi, weźmiecie dar Ducha Świętego, tam nie jest mowa o charyzmat ducha, ale weźmiecie to, co wam się należy jako dziedzictwo w Jezusie Chrystusie, macie pierwsze wziąć ten dar ducha, chrzest w duchu, zanurzenie w duchu, napełnianie się duchem. A więc to mam wziąć. Ale później dalej słowo Boże nas wzywa, aby ci, którzy przyjęli tą moc, aby być świadkami, jak na początku słyszeliśmy, Jezus dał autorytet uczniom. Tak Jezus mówi: weźmiecie dar ducha, aby być moimi świadkami. I kiedy to jest naszym udziałem, jest Twoim udziałem, to powinienem wołać: Panie, daj mi Twoje dary. Nie, ja sobie tutaj nie czytam, raczej że mam sobie wybrać dary, chociaż mogę się modlić o poszczególne dary, ale wiem jedno: suwerenem jest Duch Święty. To On rozdziela dary jak chce. Co jest ciekawe, Paweł pisze: Dzieje się to w zgromadzeniu, nie tylko na polu misyjnym, ale gdy się zgromadzacie. Jeden z Was służy psalmem, inny pieśnią, inny yy, językami, tam jest ta pieśń duchowa na językach. Uwielbiacie Boga, ale tym rozdawcą jest Duch Święty, tak jak On chce. A więc otwartość. Dlatego Jezus powiedział: Jeżeli Wy będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego, ale komu? Tym, którzy go proszą, tym, którzy są otwarci, tym, którzy pragną tego. A więc nie musisz się bać. Wiecie, diabeł chce, żebyśmy byli tacy niepewni. Ale ja nie muszę być niepewny wobec Boga. Bóg jest. Pewną skałą. On jest godny zaufania. Ja nie muszę się bać. Kiedy wołam do Boga, by napełnił mnie duchem świętym, to ani odrobiny wahania czy jakiejś wątpliwości nie powinno być w moim sercu. A może coś złego się stanie. A może Bóg dopuści, że, że coś jakaś nie wiadomo, jakaś inna moc na mnie stąpi. Nie! Otwartość rodzi. Czy wynika z zaufania do Boga? Popatrzcie, Jezus powiedział tak: Ja prosić będę Ojca, i On da wam, poślę wam kogo? Ducha Świętego. Ja prosić będę. Cała trójca jest w tym jednym zdaniu wymieniona. Ja prosić będę, Syn Boży, prosi Ojca, aby posłał Ducha Świętego dla Twojego i do mojego życia. Słuchajcie, nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie działanie Ducha Świętego na nasze życie. Nie byłoby nas, dlatego że to Duch Święty otworzył nam oczy. Byliśmy duchowo ślepi w ciemności, ale nagle łaska Boża i Duch Święty zaczął dotykać i otwierać nam oczy. I zobaczyliśmy, w jak tragicznym duchowo stanie się znajdujemy, że idziemy na wieczne zatracenie, chociaż nie mieliśmy o tym pojęcia, a nawet mieliśmy nadzieję, że jakoś w niebie się znajdziemy. Uświadamiamy sobie, bo Jezus mówi, gdy On przyjdzie, to On przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Tak więc ojciec posyła ducha. Jezus, Jezus jest napisany w 15 rozdziale, w 26 bodajże wierszu. Jezus mówi, jak ojciec mnie posłał, tak ja wam też posyłam ducha świętego. A więc czy ja mogę mieć jakiekolwiek bariery? Oto Bóg przez swoje słowo chce zapewnić swój Kościół, swoje dzieci, że ma dobre rzeczy dla każdego z nas. I tą dobrą rzeczą jest nie tylko zbawienie, ale jest napełnienie, jest moc ducha i tymi dobrymi rzeczami są dary łaski, charyzmaty. Tak możemy liczyć te dary łaski. Dziewięć jest wymienionych w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale. Siedem wymienionych jest w 12 rozdziale, od 6 do 8 listu do Rzymian. Jeden wymieniony jest w liście pierwszym Piotra, dar gościnności. Jeszcze w tym Koryntian są dodatkowe trzy do tych dziewięciu wymienione: kierowania, niesienia pomocy. Tam one, one są umieszczone. Dar celibatu jest wymieniony w liście do, do, do Koryntian. Nie wszyscy mają tą, ten dar celibatu. Ale są tacy, którzy mają taki dar, i tam jest użyte to słowo charyzmat. Muszę mieć ten dar. A nie dlatego, że ja chcę po prostu tak sobie wybieram, taki, taki sposób życia, że będę sam. Oczywiście. Mogę się takim rzezańcem uczynić, jak mówi Słowo Boże, ale tutaj trzeba wiele łaski, wiele prowadzenia ze strony, ze strony Boga. A więc otwartość na działanie Ducha Świętego. Pamiętaj, On jest świętym Duchem i Bożym Duchem. Święty Boży Duch. On chce działać. W moim i Twoim życiu. On chce działać w swoim zgromadzeniu, bo to zgromadzenie jest Jego. Jego. My nie zebraliśmy się tu tylko dla samych siebie, ale dla Jezusa Chrystusa, który mówi: Ja poślę Wam w moje miejsce Ducha Świętego, innego ode mnie pocieszyciela. Ale tego samego rodzaju, tej samej istoty, co, co ja tam używa takiego słowa w szesnastym rozdziale Pan Jezus. Inny, ale tego samego rodzaju. Który zajmie moje miejsce i on będzie z wami na wieki. Duch prawdy. To jest czternasty rozdział Ewangelii Jana, 6, wiersz szesnasty i siedemnasty. I znowu tu jest ciekawa rzecz. Ja prosić będę ojca, on da wam innego, a więc podobnego albo inaczej tego samego rodzaju co ja, tej istoty co ja, niepodobny, inny ode mnie, ale tej samej istoty co ja. Aby był z wami na wieki Duch Prawdy. Czyli jak te przymioty boskie i wieczność i prawda są tutaj wymienione przy Duchu Świętym. On nazwany jest parakletosem, więc to nie jest jakiś bezosobowy boski wpływ na nas, ale to jest Bóg, Duch Święty, który działa w zgromadzeniu. Jego zadaniem, jego pragnieniem jest uwielbić i wywyższyć Jezusa Chrystusa. I zawsze tam, gdzie przejawia się Duch Święty, jakikolwiek to nie byłby dar, jakiekolwiek nie byłoby to widzenie czy sen, przez który Duch Święty postanowił przemówić, zawsze będzie pokazywał na Jezusa Chrystusa. Amen. Zawsze tam nie będzie wymieniony żaden święty, żadna święta, żaden inny człowiek. Zawsze w centrum jest Jezus. Amen. O, Jezus powiedział: Gdy On przyjdzie, On mnie uwielbi. Mnie. Mnie. To jest ciekawe, że kiedy Duch Święty wstępuje na nas, czyni nas świadkami Jezusa Chrystusa. Wiecie, że są różni świadkowie na tej ziemi. Ale On czyni nas świat też ciekawe. Kiedy On na was stąpi, to namaszczenie ducha od Boga On będzie dawał świadectwo i będzie świadczył o Jezusie Chrystusie. Amen? I po tym rozpoznasz ducha prawdy, między innymi po tym, że On będzie pokazywał na Jezusa. Syna Bożego, w którym Ojciec ma upodobanie i o którym Ojciec powiedział Jego słuchajcie. I kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Kto czci Syna, czci Ojca. A więc nie możesz rozdzielić Ojca od Syna, kiedy Duch Święty uwielbia Jezusa, to uwielbiony i uczczony jest Ojciec. Piękne jest, piękne jest nauczanie Bożego Słowa i te prawdy są jasne i, i wyraźne. A więc bądź otwarty. Kiedy Izajasz prorokuje o Duchu Świętym, który ma stąpić na Jezusa, to jest ciekawe. Jezus jest zrodzony z Ducha w łonie Marii, tak? Poczęty z mocy Ducha, z Ducha Świętego. To, co się w niej poczęło, było z ducha, tak jak ty i ja jesteśmy zrodzeni z ducha. Ale później, kiedy Jezus wychodził z wody, stąpił na niego Duch Święty. To są ciekawe rzeczy. A więc Jezus przecież, czy on potrzebował tego, a jednak Duch Święty na niego stąpił, on w mocy ducha czynił znaki i cuda, dawał świadectwo i głosił Królestwo Boże. A my czasami spieramy się z Bogiem, próbujemy to wszystko inaczej przedstawić. Ale chcę wzbudzić w nas zaufanie do Boga, do Ducha Świętego, Boga Ojca, który daje nam Ducha Świętego. Tam jest napisane w, li, w Izajaszu 11:2, że stąpi na Niego Duch Mocy, Duch Mądrości Bożej, Duch Poznania, Duch Bojaźni Bożej, Duch Miłości. To jest ciekawe. Bóg nazwany jest miłością, tak? Bóg jest miłością. Miłość Boża objawiła się przez to, że Chrystus, jest napisane, że Chrystus umiłował nas aż na śmierć, tak? A w liście do Rzymian 5.5 jest napisane, że Duch Święty, Duch Boży rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. Haleluja. Popatrzcie, Ojciec daje miłość, Syn daje miłość i okazuje miłość i Duch Święty daje miłość. Jak bardzo powinniśmy pragnąć, jak nie powinniśmy się lękać czy bać, ale okazać zaufanie wobec Boga, Jego słowa. Boże, ja chcę tak jak Jezusa, ja chcę, żeby duch święty wypełnił moje życie. Chcę mieć, być pełen ducha, tak jak Jezus był pełen ducha, ja chcę być pełen ducha. Tak jak apostołowie zostali wypełnieni duchem, ja chcę być wypełniony duchem. Jest to duch wiary. Jest to duch odwagi, jest to duch modlitwy, jest to duch zdyscyplinowanego życia. Słuchajcie, Duch Święty nas dyscyplinuje, porządkuje Twoje i moje życie. I lekroć, robię coś nie tak, unoszę się, zachowuję się nie tak, reaguje nie tak. Jeśli jesteś wrażliwy, Otwarty na działanie ducha, pozwalasz mu działać, to on cię i mnie dyscyplinuje. Mówi, to było nie fair, to było niedobre, to mnie zasmuca. Musisz to zmienić, jeżeli chcesz, żebym ja z Tobą chodził, albo jeśli Ty chcesz chodzić ze mną, jeżeli chcesz, żeby moja obecność coraz bardziej wypełniała Twoje, twoje życie. To dlatego Elizeusz widząc namaszczonego Eliasza, mówi zanim odejdziesz, ja chcę mieć dwie trzecie twojego ducha, czyli chcę odebrać wszystko, co może pierworodny syn od ojca otrzymać. Elizeusz traktował Eliasza jako duchowego ojca. Chcę mieć. To stare tłumaczenie gdańskie, warszawskie, warszawskie nie wiem, ale gdańskie podaje podwójnego ducha. A tam chodzi dwie trzecie. Tam chodzi o to, co wynikało z, jakby z tej tradycji, zwyczajów żydowskich, czyli inaczej, pierworodny syn otrzymywał najwięcej. I on mówi, ja nie chcę trochę, ja nie chcę jakąś jedną trzecią, daj mi dwie trzecie. Jeśli nie zobaczysz, gdy Pan mnie zabiera od Ciebie, to wysłuchana będzie Twoja modlitwa. No i później ten płaszcz spada i on bierze ten płaszcz, i wzywa Boga Eliasza i uderza w Jordan. I taka jest nawet takie podchwytliwe pytanie, ile razy Jordan się zatrzymał. Wszyscy mamy przed oczyma Jozuego, prawda? Jak przeszli przez Jordan, a tutaj on uderza i, i wody, i przechodzi na drugą stronę i znowu uderza. Pierwszy Eliasz, a później Elizeusz uderza i przechodzi. I nagle wszyscy widzą, duch, który był nad Eliaszem, stąpił na Elizeusza. Wiecie, w Starym Przymierzu, nie wszyscy, tylko niewiele osób mogło otrzymać tą moc ducha, ale w Nowym Przymierzu ten dar, to, ta, to dziedzictwo, ten dar Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym, jest dla każdego, który uwierzy w Jezusa Chrystusa. A możecie powiedzieć amen. amen. Jeżeli oczywiście się zgadzacie, bo jeżeli gdzieś tam macie wątpliwości, to Bądźmy szczerzy, ale tak mówi nam Boże Słowo. Tak mówi nam Boże Słowo. Duch święty to nie jest duch chaosu, duch nieporządku. Dlatego niektórzy się boją, co się ze mną stanie, kiedy Duch Święty wstąpi. I ja wiem, że kiedy Duch Święty wstępuje, jedni są yy, bardzo spokojni. Wiecie, ja się nie. Niektórzy są bardziej emocjonalni. Ale we wszystkim musimy wiedzieć, że Duch Święty jest Duchem, który działa godnie, w sposób właściwy, nieprzynoszący wstydu Ewangelii Jezusa Chrystusa. To nie są jakieś dziwactwa, kiedy Duch Święty stąpił. I chociaż będziesz mówił innymi językami, tak jak Duch Święty Ci podaje, jak pisze Paweł, i nie będę rozumiał tego, co mówię. Ani ci, którzy, jeśli nie będzie wyjaśnienia, daru wyjaśnienia tego słowa, nikt tego nie będzie rozumiał. Ale ty z mocy ducha, tak jest napisane, ty z mocy ducha, z jego inspiracji będziesz i ogłaszasz wielkie dzieła Boga i oddajesz chwałę Bogu. I to jest niesamowite. I Bóg chce, żeby jego kościół jakby wszedł w ten każdy wymiar, i pozwolił Bogu działać. Kiedy Duch Święty stąpił na Gedeona, popatrzcie, Gedeon był zakompleksionym młodym człowiekiem. Mówi jestem najmłodszy w rodzinie, najbiedniejsza rodzina w plemieniu Manasesa. A duch, bo a anioł Pana, anioł Jachwej. tutaj teolodzy mówią, że ty za, tego, za tym aniołem ukryta była osoba Jezusa, Chrystusa, syna Bożego. A anioł Pana mówi, ty wyzwolisz lud Izraela z niewoli midianczyków". Kim ja jestem, Panie? Wiecie, diabeł lubi. On to w nas buduje. Że jesteś do niczego, że nic nie potrafisz, że nie dasz sobie rady, ale kiedy Duch Święty i pozwolisz Mu działać, on cię zacznie wyzwalać z tych kłamstw i zacznie pokazywać. Chociaż może nie mam tego, co inny, nie jestem, wiecie, chciałbym mieć o jednym z synów jednego z pastorów w naszym kraju. Wiecie, tam on przeczytał jakieś recepturę lekarstwa tam na, 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 na buteleczce. No i ojciec, on taki był małym, młodym chłopcem, ojciec mówi, po co ty to czytasz, jak ty z tego nic nie wiesz? Ale mówi, wiem. A, a wiesz, co tam pisało? I on z pamięci tak wszystko zaczął cytować, co tam było. Miał fotograficzną pamięć, spojrzał, nie musiał się uczyć i wiedział. Chciałbym tak. Wiecie, spojrzałbym i wiem. Ale nie wszyscy tak mają. Jest, nie wiem, skończył doktorat i tak dalej. Nie wiem, czy nie jest teraz za granicą na jakimś uniwersytecie. Coś wybitnego, ale każdy jest inny. Każdy jest tak samo wartościowy, bo za tą samą cenę kupiony. I diabeł wrzuca wielu ludzi w strach, w lęk, że nie dadzą rady, nie potrafią, do niczego się nie nadają. To jest, powiem Wam, diabelskie. Bo kiedy przychodzi Bóg, przychodzi Duch Boż. Ja pamiętam z tego momentu, kiedy nawróciłem się, kiedy Duch Boży otworzył moje oczy, jeszcze wtedy nie przeżyłem już tu w Duchu Świętym, ale narodziłem się na nowo. Wchodziłem do zakładu pracy zgubiony, a wychodziłem uratowany. I miałem, wiecie, jak wychodziłem z tą ogromną świadomością. Po pierwsze, uświadomiłem sobie, że byłem tak, tak niskie miałem poczucie swojej wartości, że nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. A po drugie, kiedy wychodziłem jako zbawiony, odkryłem jakąś: Ja mam wartość w oczach Boga, bo Jezus Chrystus oddał swoje życie i przelał swoją świętą krew za mnie. Drodzy, a więc musimy patrzeć we właściwy sposób. Jeden ma to, drugi ma tamto. Jeden. Jest, jesteśmy tak różni, ale bardzo ceni duch Boży chce używać każdego z nas. Wiecie, kiedy chcemy posługiwać darami ducha, to nie tylko mamy dbać o miłość, o jedność, nie tylko mamy być wrażliwi, umieć słyszeć ten wyróżniający się głos Ducha Świętego. Ale mamy być tymi, którzy okazują wiarę i posłuszeństwo. Wiecie, doświadczałem w zgromadzeniu takie sytuacje, że Duch, byłem pobudzony przez Ducha Świętego, aby przekazać Słowo, czy to języki, czy Słowo Proroctwe. Czasami to robiłem, a czasami tego nie robiłem. Brakowało mi wiary. Wiecie, każdy się z nas zastanawia. Czy, czy to jest ze mnie, tak z moich emocji, z mojego ducha, czy z Ducha Świętego? Bo jest też trzecie źródło, ale tego nie, nie biorę w tym momencie pod uwagę. Ale bardzo często zadaję sobie pytanie, czy to jestem ja. I wiem, doświadczyłem coś takiego, jak takie uczucie. Zawodu, że zawiodłem, takiego niespełnienia, kiedy wychodziłem z takiego zgromadzenia i zatrzymałem to, to miałem świadomość, że byłem nieposłuszny, że nie stało się tak, jakby Bóg chciał. Coś ja i zgromadzenie zostało z czegoś ograbione, co Bóg chciał uczynić, żeby pozwolić Duchowi Świętemu działać. Muszę nie tylko być otwarty, mam zaufanie, rozpoznawać jego głos, ale w pewnym momencie muszę okazać wiarę i posłuszeństwo. Muszę być gotowy, jak to nazywam, wyjść ze swojej strefy komfortu, gdzie czuję grunt pod nogami i wszystko kontroluję, a teraz mam coś zrobić. No i pierwsze zaczynają się zaraz. Czy to jest ze mnie, czy nie? Czy rzeczywiście jest to z ducha Bożego, czy nie? List do Hebrajczyków mówi: Wiara jest pewnością. Pewnością czego? Tego, czego jeszcze nie widzę, czego się spodziewam. Ja jeszcze tego nie widzę. Coś ma się stać, coś ma się wydać, ale muszę zrobić krok wiary. Muszę być posłuszny temu cichemu, wewnętrznemu głosowi, gdzie Duch Święty do mnie przemawia. Zobaczcie. Izrael otrzymał polecenie: wejdziecie do ziemi. Teraz jest czas. Minęło parę miesięcy, znaleźli się na południu Kanaanu, w Berszewie i Bóg mówi: wejdźcie i posiądźcie tą ziemię. To było słowo od Pana, dla całego Izraela, jasne i wyraźne. Tylko oni zaczęli kombinować albo inaczej, zaczęli patrzeć, tak, tak jak każdy z nas. Zobaczmy, kto tam mieszka, zobaczmy, jacy tam są ludzie, jak to wszystko wygląda. No i wiecie, jaka była relacja. Jak to popatrzysz na mapę Izraela i tam są zaznaczone warowne miasta w tym czasie, muszę Wam powiedzieć, że Kanaan roił się od takich miast. Warownych z żołnierzami, armiami tych poszczególnych miast państw. A Bóg mówi: Oto daję Wam tą ziemię. Wiecie, nic nie ma bez posłuszeństwa, bez wiary, nic nie ma bez duchowej walki. Bóg mówi, daję wam to. To jest moja obietnica, tak jak obietnica dar Ducha Świętego, dary, daję wam to. Pytanie jest, czy my tego chcemy, czy nie odwrócimy się, a my wolimy tak sobie wędrować. Daję wam to. I oni musieli okazać wiarę, okazało się, że. Mówi, myśmy się wydawali w ich oczach jak co? Jak szarańcza. To no i tak wezmą i nas zjedzą, albo podeptają, pokręcą butem i po nas. Zapomnieli o jednym. Popatrzcie, jak my szybko potrafimy odwrócić wzrok od Boga, od Jego obietnic, od Jego zapewnień, popatrzeć na naturalną rzeczywistość. Ale przecież my. Działamy już inaczej. Myśmy doświadczyli rzeczy bożych, rzeczy z ducha i mamy tą możliwość poruszać się w rzeczach duchowych. Prawda? Ale do tego potrzebna jest wiara. Trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Trudno jest otworzyć usta, kiedy czujesz wyraźnie, że. Coś jest innego, inaczej Duch Święty cię inspiruje, aby zacząć mówić innymi językami, oczekując, że albo ty, albo ktoś w zgromadzeniu otrzyma wykład. I doświadczałem tego wiele, wiele lat temu wielokrotnie. Kiedy w Zboże w Wapienicy byliśmy, kiedy ktoś zaczął prorokować, czy mówić na językach, całe zgromadzenie oczywiście to jest tak, jakby ktoś tym dyrygował. Ktoś zaczął mówić, bo czuwał wyraźnie, że ma dar języków i całe zgromadzenie się wyciszało. On przekazywał słowo. On go nie rozumiał i nikt go nie rozumiał. I nagle ktoś inny, w innym miejscu zaczął wyjaśniać to słowo. I znowu ktoś miał języki, i znowu ktoś wyjaśniał. Wiecie, do tego potrzebna jest wiara. Wiecie, w tych rzeczach bożych. Pamiętam, pastor Jongi Trzo opisuje, jak odkrył po raz pierwszy w latach 50., odkrył po raz pierwszy w Biblii, że w kościele można modlić się o chorych i że Bóg w kościele uzdrawia. Wiecie, jeżeli ktoś mówi, że Bóg dzisiaj nie czyni cudów, nie daje darów, nie, nie ma znaków, muszę Wam powiedzieć, ten człowiek mówi w sposób przeciwny Biblii. Nie mówi zgodnie ze Słowem Bożym. Bo tak jak Pan jest wieczny, Jego sposób działania jest wieczny. A kiedy przyjdzie doskonałość, czy kiedy będziemy u Niego, już nie trzeba będzie nikogo uzdrawiać, nie trzeba będzie wiary, pozostanie miłość. Ale dzisiaj to właśnie tak działa. Zanim przyjdzie doskonałość, zanim będziemy z Nim już na wieki. I Pastor Jongiczo miał tyle wiary, w swoim przekonaniu tyle wiary, żeby modlić się o tych, którzy cierpią na ból głowy. Niektórzy dzisiaj byliby szczęśliwi, żeby Bóg uleczył ich od bólu głowy, ale Bóg leczy. Wiecie, ja sobie tak myślałem, no trzy miesiące z, tą, z, tym, z tym moim takim schorzeniem, mówię, no przecież, co to dla Boga jest? Dla Boga to jest nic. Ktoś zaraz powie, no, pastor chyba nie ma wiary. Może tak. Może tak. Ale jestem daleki od oskarżania chorych o to, że nie mają wiary. Zawsze tak podchodziłem do tego. Chciałbym i każdy z nas chce, ale jedno możemy powiedzieć: mój pan, twój pan jest lekarzem. I on leczy. I doświadczaliśmy tego wielokrotnie. W życiu innych, w naszym własnym doświadczaliśmy, że On się nie zmienia, czasami może mieć inny plan. Jan Trzeba mówi, kiedy był na zgromadzeniu, modlił się, kto kogo boli głowa. I wiele rąk się podnosiło i Bóg dotykał. Nie wiem czy wszystkich. Nie zawsze tak jest. Nie wszyscy doświadczają od razu uzdrowień, ale doświadczamy uzdrowień. I pamiętacie, mówi nas, z samego przodu, kiedy miał się modlić o chorych, usiadła kobieta na wózku inwalidzkim. Ale on nie miał wiary, żeby modlić się o tą kobietę. On miał wiarę, żeby modlić się o. I kiedy robił wezwanie, to tak patrzył za, ponad tą kobietą, ją nie dostrzegał. Nasz pan jest lekarzem. On uzdrowi twoją chorą głowę. A wszyscy patrzyli na tą kobietę, kiedy on się nią zajmie, ale on. A Duch Święty mówi: Podejdź do niej i ogłoś dla niej uzdrowienie, gdyż chce ją dzisiaj uzdrowić. Ale on zgasił ten głos w swoim sercu. Kiedy przyszedł koniec zgromadzenia, kiedy już modlono się na koniec, to Duch Święty z całą mocą jeszcze raz mówi: Podejdź do niej, chcę ją uzdrowić. I on, wiecie, w takim. Wiecie jak to jest, to może nie wiecie, ale kiedy wchodzimy w ten obszar, diabeł mówi: ośmieszysz się, zrobisz siebie głupca. Cały zbór cię ogląda. No i co z tego? Mogę się pomylić. Mogę czy nie? Mogę. Ale ważne jest, żebym w końcu zaczął być posłuszny. Jeżeli widzę wyraźnie, odbieram, że Duch Święty działa. I on, jak wszyscy byli zajęci modlitwą, po cichu mówi: Zszedłem tak do tej kobiety i mówię: Pan Jezus, Chrystus, ciebie uzdrawiaj. I odwróciłem się szybko i za kazalnicę, żeby mnie nikt nie zauważył. On nie wiedział, że wszyscy i tak na niego patrzyli. I mówi: Nagle słyszy, jak biegnie z powrotem do kazalnic, a cały zbór bije brawo. Nie jemu, bije brawo dla tego, który jest lekarzem. Bo gdy tylko to ogłosił, w strachu odwrócił się i z powrotem, ona wstała i zaczęła chodzić. Mówi, Boże, gdybym ja zrobił to na samym początku zgromadzenia, całe nabożeństwo było obrócone do góry nogami, znaczy w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiara by w zgromadzeniu urosła, ludzie by odbierali dużo więcej niż odbierali. Popatrzcie, Eliasz jest człowiekiem wiary. Kiedy patrzyłem po to, Kerit jest tam, jak się zaczyna może Martwe, po drugiej stronie Jordanu, po tej wschodniej, po to Kerit, gdzie Bóg kazał mu się ukryć, tam gdzieś mniej więcej. I Bóg go posyła, jest za nim list gończy. Bóg go posyła przez cały Izrael, aż tam na północ, do, pod Sydon, do Sarepty. Wiecie, do kogo go posyła? Ubogiej wdowy. Posyłałem. Bóg mówi, nakazałem jej nakarmić się, aż spuszczę deszcz. I on tam przychodzi i widzi tę kobietę. A ona zbiera resztki jedzenia, resztka mąki, oleju w bańce, zbiera trochę chrustu, tak jak my mamy dzisiaj zbierać. Zbiera chrust, prawda. Mówi, przygotuję ostatni posiłek dla siebie i swojego syna i umrzemy. Prorok idzie, nie wiem, czy to 100, może ponad 100 kilometrów, musi się ukrywać. Przychodzi do niej i mówi: Przygotuj mi posiłek. On ma słowo prorocze. Przygotuj mi posiłek. Mówi nie dla siebie. To, co masz, tą resztkę przygotuj dla mnie, bo tak mówi Pan: nie zabraknie mąki w garnku ani, ani oliwy w bańce, zanim nie spuszczę deszczu. Ale prorok musi okazać wiarę i ta wdowa musi okazać wiarę. Musi wszystko oddać, aby otrzymać więcej. To jest tak jak z naszą ofiarnością. Muszę dać, aby doświadczać błogosławieństwa także w tym względzie. Wiecie, niesamowita sytuacja, ale ta kobieta robi krok poza swoją łódź bezpieczeństwa, poza strefę komfortu. Robi to. I nagle ogląda dzień po dniu, aż Bóg nie spuścił deszczu cuda Bożego zaopatrzenia. Amen. Dlatego ja wierzę Bogu, cokolwiek by nie nadchodziło. Ufajmy i wierzmy Panu. On powiedział i dał nam zapewnienie, że nie zostawi nas ani nas nie opuści. I to właśnie w tej sferze materialnej, w sferze zaopatrzenia, że będziemy mieli żywność, ubiór, to co potrzebujemy. Jak ważne jest słuchać głosu Ducha Świętego. Gdyby Eliasz nie posłuchał, gdyby ta kobieta nie posłuchała, nie widzieliby cudów bożych. Pamiętacie, wiecie, kiedy zrobiłem sobie taki, on tam wisi na tablicy, taka wizja zboru, jak zbór powstawał, takie pragnienia w moim sercu. Nie wiem, czy na początku dawałem takie teczki z tą wizją dla każdego. I na samym końcu jest, aby zbór miał budynek. Tak sobie myślałem, jak będzie nas sto, no to dobry czas, żebyśmy myśleli o jakimś miejscu. Dobrze, że zaczęliśmy wcześniej. Dobrze, że zaczęliśmy wcześniej. Ale Panie, nie mamy środków. I musieliśmy wyjść ze strefy komfortu, aby zaufać Boku. I wtedy Bóg poruszył moje serce nie zabraknie mąki, ani oliwy. Wydawajcie, wydawajcie, a ja zatroszczę się. I oglądamy cuda. Amen. Popatrzcie, jak dobrze jest słuchać Boga. Jak dobrze jest zrobić kroki wiary. Jak dobrze jest nie polegać na własnym rozumie, ale zaufać Bogu. I będziemy oglądać i oglądamy cuda Boże. Będę kończył. Przypomnę jeszcze dwie sytuacje, które już kiedyś opowiadałem. Przypomnę. Jeden z bożych mężów, Graham Cook, opisuje, jak usługiwał w jednym zgromadzeniu. I kiedy usługiwał, Bóg pokazał mu dwóch mężczyzn w zgromadzeniu. Mówi, jeden wyglądał jak taki bezdomny, taki, no nie chcę obrazić nikogo, wiecie, taki niezadbany, nieogolony, może nie wiem, czy nawet, może umyty. no. A drugi, elegancko garnitur. I kiedy on głosi, Duch Święty go inspiruje, mówi: Ma słowo dla jednego i dla drugiego. Dlatego, który wyglądał jak żebrak, miał słowo, że Bóg, że Pan sprawi, że On będzie błogosławił Kościół wielkimi darami, ofiarami finansowymi. A do tego ubranego elegancko, Bóg mu dał słowo: Twoja modlitwa o pracę została wysłuchana. I on, wiecie, stoi, głosi, i nagle przychodzi słowo, i on mówi: Ja chyba pomyliłem ludzi. Rozum mówi mi co innego. Duch Święty, ten cichy głos w moim sercu, w moim duchu, mówi co innego. I teraz musi zrobić krok wiary i zacząć działać i poruszać się w wierze. Tak jak dary objawiają się, kiedy poruszamy się w wierze. I mówi do tego, przekazuje im to słowo, temu, temu takiemu wyglądającego na żebraka będziesz z wielkim wsparciem finansowym dla ludzi. A temu mówi, twoja modlitwa o pracę została, jak tylko powiedział, że modlitwa o pracę została wysłuchana, to ten w garniturze zaczął skakać do góry. A tamten, który mówił, on był nieporuszony, że będzie ofiarami wspierał Kościół. Okazało się po nabożeństwie, że to był taki ekscentryk, bardzo bogaty człowiek. Bardzo bogaty człowiek. Ale właśnie tak nie lubiał tego podkreślać, ubierał się tak byle jak, no po prostu. I chwała Boża, chwała Bogu została oddana. Ci ludzie zostali pobłogosławieni. Okazało się, że ten elegancko ubrany od dwóch lat szukał pracy. I był właśnie przed tym nabożeństwem na rozmowie i ta praca została mu dana. Duch Święty wieje, jak chce. Szum Jego słyszysz. I kiedy mamy to pragnienie i jesteśmy otwarci, i mamy zaufanie, oto Duch Święty może użyć Ciebie mnie. Więcej będę mówił za tydzień, a może we czwartek. Także zapraszam na czwartek. Będziemy kontynuować i będziemy mówić o innych rzeczach. Pamiętajmy, musimy być pragnący, musimy być otwarci, wrażliwi i być gotowi ufać i okazać posłuszeństwo. Chcielibyśmy powstać, aby się modlić. Powiedziałem sobie, że 40 minut maksymalnie będę usługiwał. Nie wiem, czy mi się to udało, ale chyba bliski jestem. Bo wiem, ile możemy przyjąć do naszego umysłu. A teraz chcemy się modlić. Pan jest tutaj. Duch Święty jest tutaj. I możemy, możesz, możemy coś zrobić z Bożym Słowem, bo nie chodzi o to, żebym ja przekazał jakieś swoje przemyślenia, zrozumienie. Staram się najlepiej, jak mogę, przekazać prawdę Bożego Słowa, nie swoje rzeczy. Ale nie chodzi o to, żebym wiedział. Bóg mówi, zapragnij. Zacznij się starać. Zacznij się o to modlić. Przeżyłeś się z Duchu Świętym? Powiedz dzisiaj, Panie, jeśli oczywiście chcesz, bo to my okazujemy, Panie, pomóż mi, ja chcę w tym kierunku iść, usługiwać. Nie doświadczyłeś mocy Ducha, Chrztu w Duchu? Powiedz, Panie, napełnij mnie Duchem Świętym. A później będziemy się modlić o potrzeby. Kto będzie miał pragnienie? Brat Mirek jeszcze zrobi wezwanie o to. Możemy tutaj wyjść, bo chcemy sobie usługiwać, chcemy się błogosławić, chcemy pozwolić Bogu działać. I muszę Wam powiedzieć, wielokrotnie doświadczyłem, kiedy ludzie wychodzili z różnymi potrzebami, kiedy się o nich modliłem, w trakcie modlitwy przychodziło słowo prorocze do ich życia, do ich sytuacji. Ja nie wiedziałem o tym, ale kiedy się modliłem, odczuwałem wyraźnie, że jest to prorocze. I pytałem tych ludzi, czy to ma jakiś sens, czy jest. dotyka to spraw Twojej. Oni najczęściej, wielokrotnie, właściwie nie wiem, w 90% ponad mówili tak, bo Duch Święty jest obecny. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Ojcze, dziękujemy Ci za Ducha Prawdy, Ducha Miłości, Ducha Mocy. Ducha Świętego, który jest obecny w nas i który chce działać przez nas. Boże, ja modlę się, aby Duch Święty mógł mnie używać tak, jak Ty chcesz. Ja wiem, ile razy, Panie, sprawiam Ci problemy, ale Ty jesteś wierny, jesteś łaskawy i miłosierny. Proszę Cię, działaj w moim życiu i przez moje życie. Chcę doświadczać i przeżywać więcej z Twoich darów ducha. I modlimy się, aby w naszym zboże. Aby rosła ta świadomość, to pragnienie, ta tęsknota, ta wiara, zaufanie, że kiedy będziemy się modlić, Ty dajesz dobre rzeczy swoim dzieciom. Dajesz Ducha Świętego, dajesz dary swoim dzieciom. Panie, o to się modlimy dla nas. Chcemy, żeby ten Kościół tętnił życiem. Tym duchowym życiem. Twoim życiem, Twoim działaniem. I tak jak dałeś nam własce przez wiarę, dałeś nam ten budynek. Tak modlimy się, aby ten budynek był wypełniony Twoimi chwalcami. Zbawionymi ludźmi dla Twojej chwały. Amen. Hallelujah.